Siemanko, witam was serdecznie, kochani. W dzisiejszym odcinku Przyjaciółce na giełdę jest niedziela, jest 9 rano. Stwierdziłem, że nic nie jestem w stanie znaleźć, żeby coś zakupić. Mamy 920 zł budżetu i dzisiaj z Julką idziemy sobie na Pchlitark, giełdę, jak zwał, i szukać jakichś okazji. Chociaż jesteśmy już bardzo późno, bo jest 9, więc może być taka szansa, że nie trafimy nic fajnego, ale liczę na jakieś tam małe ziarnko szczęścia. Tak, Julia? Tak. Dobra, dojechaliśmy, jest dosyć tłoczno, bo musieliśmy znaleźć na końcu giełdy, ale zarazem na samym jej początku, bo tędy też można wejść, mamy bramkę, więc idziemy wyszukiwać fajnych okazji. Powiem wam tak, liczę na jedną osobę, na jedno stoisko, które wiem, że jest co tydzień, więc mam nadzieję, że coś fajnego trafimy i będzie git, nie? Słuchajcie, jeszcze przypomnę wam, jaki mamy budżet operacyjny, bo mamy 920 zł do wydania. Musimy znaleźć coś w tej kwocie, co będzie fajne i szybko sprzedawalne. W sumie mieliśmy już jedno stoisko, więc musimy się wrócić. Mam w ogóle pewne konkluzje i przemyślenia po przejściu dwóch, trzech stanowisk. Możemy znaleźć albo jedną konkretną rzecz i stawiam na jakąś kawiarkę, w sensie ekspres do kawy, albo możemy poszukać czegoś tańszego i w większej ilości, tylko wtedy to już lepiej byłoby kupić jakiegoś boksa za 500, więc myślę, że znajdziemy jakąś jedną fajną rzecz, po prostu. Jedną mega fajną paczkę, siarka elektryczna. No, właśnie trafiliśmy naszego klienta, który kupił od nas palety i w sumie mu parę lat daliśmy na giełdzie, jak to wygląda, żeby się ustawił w innym miejscu. Ale jak widać, handel w miarę działa, chociaż nie jest rewelacyjnie, bo kiedyś było lepiej, powiem tak, na tych giełdach. No ale co mam powiedzieć, mega spoko gość w ogóle, z tego co opowiadał, to zajmuje się różnymi rzeczami, nie tylko handlem na giełdzie, ale też handluje samochodami i jeszcze innymi rzeczami, więc jak widzicie, fajnie mieć parę źródeł dochodu. No a my dalej szukamy czegoś fajnego, ekspresu, i musimy kupić też podkaszarkę do domu i co jeszcze? I głośnik. I głośnik do sklepu. I musimy wejść w tą alejkę teraz. Widza i robota, to też może być fajny temat. O, to jest ten z myciem i z mopowaniem. No. Pytamy. Dawaj. W jakiej cenie i robot? 5 dych. 5 dych? Cześć. Stary model. To będzie 11 lumenów, ale nie ma nic. Pewnie bateria. Ja na chwilę odkręcić, czyli obejrzeć. Myślałem, że będzie elegancki strzał w dychę, ale niestety. Niestety. Chyba, że to jest 3-1, ale to jest pudło z tego. Wygląda ładnie. No, w zadanym budżecie jest ciężko coś znaleźć. W sensie, no, moglibyśmy się rozbijać jakąś drobnicę, nie? Generalnie. Ale nie ma raczej sensu, więc myślę, że musimy znaleźć coś większego. No, ale nic nie ma, nawet ekspresu do kawy. Fakt, że jesteśmy dosyć późni, dzisiaj bez 9. Już po 9, jest 9:30. Przeważnie kiedy tak jadę, to jest około 8, więc wtedy coś da się trafić, bo wiecie, ludzie się rozkładają, mają nowy towar i tak dalej, a teraz już, no nie ukrywajmy, jest to przebrane, jak to każdy to słowo uwielbia. Także no nie wiem. Idziemy dalej, szukamy czegoś. Wiecie co? Więcej jest teraz zwrotów z Amazona, z firm, z Netto, z Lidla i tak dalej na giełdzie niż ludzi prywatnych. I nabyliśmy drogą kupna taką piękną latareczkę. Tato chciał zawsze latarkę, więc mega fajna, w sumie mocna, LEDowa. Nie ma tylko gumeczki do odpalania, ale nic takiego, to wszystko da się zrobić. 15 zł, więc mu wziąłem, po prostu. Dzień dobry. Kolejny na stodach? Kolejnoga jest za 700. 700? A jaki to jest model? SCL 600. Okej. Okay. I tutaj jest jeszcze do tego torba, w torbie jest ładowarka do niej. Mhm. Ale jest na kapciu. Okay. Dziurę ma w którymś kole, albo przód, albo tył, teraz nie pamięta mama. W tyłu, bo nie ma powietrza, nie widzisz, gdzie mama? Poszła po puszki. Dobra, zerknę, jak coś to wpadnę. Dzięki. To jest jedyne stoisko, na które jeszcze liczę. Co to jest? To jest głośnik? Tak. Fajny, no. Że kabel chyba. No. Na ten, no, ale zaraz zapytamy, ile. Idę tam do nich.
4 giga. Okej. Okay. Idę 400. To jest taki jak mój? No nie, masz nowszy. Aha. 5400. Ja kupiłem swojego za 2, jak był nowy. Mhm. Jak był nowy. No dobra, ale ten głośnik mnie jeszcze ciekawi. Chętnie bym go zapytał. To by akurat do sklepu nam się przydało. Bardzo ciężko jest, będzie fajnie grał, mówię ci. Jakie cenie? Tylko pytanie, czy on... On właśnie, widzisz, ma wejście, ale po jacku ten głośnik. W jakiej cenie ten głośnik? Oj, pan jest strasznie drogi. To znaczy? Stuwa. Stuwa. Znaczy ja wiesz, taki drogi? No tak, właśnie, ale Bluetootha nie ma, nie? Co? Bluetootha nie ma, nie? Nie, nie, nie. To jest na tego, na iPoda. No ja wiem, chociaż są te takie Bluetoothy. Mamy przecież w Bozie u siebie Bluetooth na ten szeroki pin przecież. Tak? Z tym, co mamy w sklepie, no tak, pewnie. Tak. iPoda to jest i na telefon. No, i to telefon tak. Można podłączyć. Pod rzeka, nie? Tak, pod rzeka telefon. Już. A to spoko gra całkiem? Tak, to gra. Tam jest prąd, można włączymy telefon i gra. Mhm. I to nie jest zepsute w 100%, bo jak ja to brałem, to ja sam sprawdzałem telefonem. Mhm. No. Właśnie u pana najciekawsze rzeczy na tej giełdzie można zobaczyć, kurczę, powiem to szczerze. To jest przywożone z Niemiec, z tych pokoi przy schowku, jak Niemcy nie płacą, to oni to licytują i przywożą. Ja jadę do magazynu i po prostu kupuję to tam. Mhm. No. I stąd mam też, no ja na przykład, żeby kupić rowery, muszę minimum 3 kupić, no i stąd są też dobre ceny. Okay. No to jesteśmy w podobnej branży, tylko że my z kolei w zwrotach działamy, nie? Aha. I też bierzemy tirami po prostu wszystko. Ale w każdym razie 100 zł, to nie jest to jest super temat właśnie, no. Dobra, wie pan co, ja się przejdę, zobaczę, jak nie znajdę jeszcze nic ten, to wrócę po ten głośnik. Najpierw widzimy, gość nas zaczepia, że jesteśmy z telewizji i jak się tam licytuje w ogóle. Gościu w ogóle ROM, czyli, no wiecie, ciekawa sytuacja generalnie. Teraz jeszcze wchodzimy, a gościu licytuje, takie porzucone magazyny gościu licytuje i kupuje hurtowo rzeczy, nie? Zajebiste. Zajebisty temat, naprawdę. Wszędzie jacyś ciekawi ludzie dzisiaj nas otoczają. Nie wiem, jak to jest, w sumie, na rolę dawno nie byłem na giełdzie, a są sami fajni ludzie. A co jest w komplecie? Paza okay. Z kablem czy? Bo jeszcze nie ma. Zasilacz. I co? Szybka kalkulacja. iMove 322. Zobaczymy, na jaki areał to jest, bo nie wiem. Model 600 kosztuje 5600, więc dużo. Ale to są jakieś nowsze. Starszych nie widzę. 1900 jakaś nowsza. No powiem szczerze tak. Teoretycznie cena jest sensowna, ale praktycznie no nie wiem. Jeszcze drut graniczny to jest jakieś 500 zł na działkę. Plus kołki, plus wszystko, to jest drugie tyle co kosiarka trzeba dorzucić, żeby to uruchomić. Więc myślę, że raczej początkowy użytkownik się nie skusi za tą cenę, a za dużej marży też nie zrobimy, bo myślę, że jakbyśmy ją za 1200 sprzedali, to byłoby wszystko. A jak ktoś będzie musiał sobie 800 dołożyć, to wychodzi dwójka, a za dwójkę kupi sobie kompletnego robota, więc szybka kalkulacja, nie opłaca się, idziemy dalej. Ostatni nasz zakup, Rockstar. Energy. Tak, kupiliśmy Rockstary, ale no niestety nic nie kupiliśmy z rzeczy takich do sprzedawania. Niestety, nie lubię tego mówić, ale poległem. Nic nie trafiliśmy, ale to dlatego, że po prostu za późno wstaliśmy, no nie oszukujmy się. Przyjechaliśmy o 9, gdzie na giełdę się powinno przejść koło 8, wtedy coś się trafi, to jest normalna sprawa. No więc co, mamy latarkę, mamy Rockstara, troszkę nowych znajomości można powiedzieć, albo fajnych ludzi poznanych dzisiaj. Także mega fajnie, mega na plus, ale nie trafiliśmy nic, także do następnego, no będę dalej przeglądał OLX-y i zobaczymy. Tym razem, no niestety, fiask.